tradycyjnej uroczystości organizowanej już od kilku lat na kwaterze legionowej na cmentarzu rakowickim. Witam delegację marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej z komendantem marszu z Dionizem Krawczyńskim. Witam serdecznie przedstawiciela zarządu cmentarzy komunalnych, pana kierownika Tomasza Piekarskiego, który od kilku lat przygotowuje dla nas te uroczystości, za co serdecznie dziękuję. Witam ojca Jerzego Pająka, kapelana środowisk niepodległościowych i kombatanckich w Krakowie. Witam przedstawiciela wojewody małopolskiego, pana Marcina Tatary. Witam przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Witam przedstawicieli kombatantów, wszystkich zebranych. I oddam głos panu Edwardowi Jankowskiemu, prezesowi Małopolskiego Związku Piłsudczyków, członkowi Zarządu Głównego Związku, także sekretarzowi Małopolskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wieloletniego uczestnika kadrówek, kilkuletniego jej kronikarza. Bardzo proszę. Bacząc do raportu, patrz! Panie komendancie, strzelec Edward Jankowski, major, melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystości. Spocznij! Baczność! Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przysięgałem tobie ojczyzną na chwałę i cześć, na honor polskich żołnierzy. Przysięgałem tobie na matkę moją, na ojców cienie, że się nie załamie, gdy przyjdzie krwawej dopełnić ofiary. I oto idę na śmierć i na życie. O ukochana, najczystsza z najczystszych moich snów, ojczyzno droga. Moi kochani przyjaciele, niech te słowa, które przed laty były treścią działań tych, którzy nie wahali się oddać życie za Polskę, staną się w przeddzień marszu pierwszej kompanii kadrowej źródłem głębokich refleksji w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Znajdujemy się na największym z krakowskich cmentarzy, miejscu szczególnej pamięci Polaków. Przychodzą tu niemal codziennie krakowianie, zapalają znicze, składają kwiaty i spędzają niejednokrotnie tu wiele godzin. Szczególne miejsce w tych cmentarnych pielgrzymkach zajmują liczne uroczystości patriotyczne, rocznicowe, których sercem w najbliższej kaplicy jest msza święta i gorliwa modlitwa. Witam was, kochani strzelcy, w królewskim mieście Krakowie. Witam was w imieniu środowiska piłsudczykowskiego i naszego miasta. Witam was w imieniu naszego drogiego duszpasterza środowisk niepodległościowych w osobie ojca Jerzego Pająka, którego starsi uczestnicy marszu znają z wieczornych apeli pod czwórką legionową
na skwerze przy ulicy Piłsudskiego. Witam was gorąco i serdecznie słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, który w czasie doniosłej uroczystości Święta Jednoczenia Armii Polskiej w dniu 19 października 19 roku już po wcieleniu Błękitnej Armii i Armii Poznańskiej do wojska organizowanego przez naczelnika państwa w swoim przemówieniu powiedział: jestem między wami w Krakowie, a Kraków, pamiętajmy, nie jest tylko olbrzymią, czarowną, usidlającą serce mogiłą wielkiego narodu. Kraków jest współczesnym wielkim miastem i jedną ze stolic Polski. Właśnie Kraków wyróżnia się między innymi miastami naszego kraju tym, że najłatwiej w nim było zawsze przeprowadzić współpracę ludzi i wszelkich stronnictw. Niemniej tutaj, najmniej tutaj było wyklinań i stawiania poza nawias narodu, przypisywania sobie tylko przywileju miłości do ojczyzny i wyłączności wytyczonych przez siebie dróg do zbawienia. Więcej tutaj zawsze było niż gdzie indziej wzajemnego szacunku dla zadań różnolitych, zatem i zdolności do wszelkich wzdłuż murów, przy których stoimy, znajduje się kwatera Legionów oraz mauzoleum wzniesione w 1915 roku, a następnie pomniki zasłużonych bohaterów z 1920 roku. W zespole tym spoczywa około 6700 żołnierzy niemieckich, rosyjskich, austriackich z lat wojny 14 i 18 roku, w tym polscy legioniści, którzy mają pomniki w formie legionowej. Wypada mi na koniec powiedzieć, że w wyniku wszelkich zmagań, tak strzelców, a potem i legionów, powstało nowe państwo polskie. Powstało w wyniku ogromnego nadludzkiego wysiłku setek tysięcy ludzi, którzy coś dla niej, dla tej niepodległości zrobili. Niezależnie od tego, czy liderem ich był Wincenty Witos, czy liderem był Roman Dmowski, czy wreszcie ten, którego gwiazda wciąż świeci nad Polską i wciąż świecić będzie, Józef Piłsudski. Państwo polskie powstało także, a może i przede wszystkim, z ogromnego entuzjazmu młodych Polaków, takich jak ci nasi bohaterowie, którzy tutaj spoczywają, którzy zerwali się do zdecydowanej walki o swoją ojczyznę. Chwała im za to i wieczna pamięć. Na zakończenie, w stulecie powstania Polski Niepodległej, chcę wam przekazać myśl marszałka Piłsudskiego, która niech zagości w waszych sercach i stanie się źródłem siły niezbędnej do budowania każdego dnia autorytetu i potęgi ojczyzny. Piłsudski mówi: Polska ma przed sobą wielkie prace. Polska ta wyśniona, wymarzona, ma cechy, którymi my wychowani w niewoli cieszyć się możemy. A więc wielkie wojsko, wielkie triumfy, wielką zewnętrzną siłę, wielką potęgę, którą wrogowie i przyjaciele szanować i uznawać, chociażby nie chcieli, muszą. Mamy wreszcie orła białego,
szumiącego nad głowami. Mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy. Lecz czy mamy dziś wewnętrzną siłę, by wytrzymać jeszcze te próby, które nas czekają? Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie, czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami, czy państwem małym, potrzebującym opieki możnej. Życzę wam wszystkiego najlepszego i odwagi na marszu i wytrzymałości, przede wszystkim wytrzymałości. Do pierwszej brygady. Brawo! Chodź! Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. Serdecznie zapraszam tutaj pana artystę opery krakowskiej, pana Dariusza Palonka. Leciście cena, co wyrosło polne, nad mogiłą śpiewa jakieś dasze polne. Nie było, nie było, Polsko dobra tobie, wszystko się prześniło, a twa dziatwa w grobie. Wszystko się prześniło, a twa dziatwa w grobie. Skończyły się boje, ale próżna praca, bo w dziedziny swoje nikt z braci nie wraca. Jednych ziemia gniecie, a drudzy w niewoli, a inni po świecie bez chaty, bez roli. A inni po świecie bez chaty, bez roli. I pogarstec ziemia ojczyzny zabrali, już by dłońmi swymi Polskę usypali. Bo wybić się siłą ani daj nam Boże, gdy wrogów przybyło, a nikt nie pomoże. Gdy wrogów przybyło, a nikt nie pomoże. Ni pomocy z nieba, ani z ludzkiej ręki. Pusto leży gleba, darmo kwiatów wdzięki. O biedna kraino, gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy. Co za ciebie giną, wzięli się do pracy. Na krwawy, matko, idę bój. Żołnierska trąba wola, żołnierski szary na mnie strój, lecz w ręku miecz anioła. Gdybym nie wrócił, matko, ty, wyraz ten ojczyzna, co z pacierzem uczyłaś, wspomnij i uroj łzy. Pomyśl, żem legł żołnierz. Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny, zgromadziliśmy się przecie w jedno pułko zbrojne. Marsz, marsz, Polonia, ty dzielny narodzie, odpocznijmy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz, Polonia, ty dzielny narodzie,
odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Nad królewski gród z hańbony zleci orle białe. Pukną działa, jękną z wody Polakom na chwałę. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Dziękujemy. Przechodzimy teraz do zadumy, takiej głębszej, nad mogiłami. Prosimy ojca kapelana Jerzego Pająka o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący i miłosierny Boże, nasza dzisiejsza modlitwa przy kwaterze legionowej bardzo dobrze wpisuje się w setną rocznicę odrodzenia naszej ojczyzny Polski. To przecież na hasło rzucone przez Józefa Piłsudskiego tworzenia przy boku armii austriackiej polskich oddziałów zbrojnych pod nazwą Legiony, Polacy, zwłaszcza polska młodzież, dobrowolnie ciągnęła do punktów zbornych, aby swoją młodość, energię, patriotyzm, odwagę i życie poświęcić dla zmartwychwstania ojczyzny. To właśnie legioniści, wspierani patriotyczną modlitwą religijną: Boże Ojcze, Twoje dzieci płaczą, żebrzą lepszej doli, rok po roku marnej leci, my w niewoli, walcząc na różnych frontach, doświadczając niewoli, zasilili polską armię generała Hallera, z którą przybyli do Polski, a później stanowili czon armii polskiej, organizowanej przez naczelnika Józefa Piłsudskiego. Ilu ich poległo? Ile zostało w obcej ziemi? Tylko Ty, Panie, wiesz, bo wszyscy wpisani są w księdze żywota. To właśnie legioniści stali się symbolem niespożytego ducha narodu polskiego, walczącego stale o wolność od ponad 100 lat, a obecnie będącego świadkiem upadku zaborów tak trudnych do pokonania przez rozdarty i podzielony kraj. Boże wszelkiego życia, Tobie dzisiaj polecamy wszystkich legionistów na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, którzy z tak wielkim uporem i bohaterstwem walczyli o wolność i suwerenność ojczyzny. Spraw, niech cieszą się wiecznym pokojem w Twoim królestwie, gdzie nie ma już żadnych wojen, żadnych niepokojów, a tylko radość w Duchu Świętym i szczęście bez końca. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bardzo prosimy tutaj jeszcze kolegę z kadrówki, który pragnie zaprezentować wiersz. Proszę bardzo. Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato, dla własnej przyjemności, a durniom na złość. Z skwarzy pocałunków ubiegło mi lato i szczerze powiedziawszy mam wszystkiego dość. Ustrojona w purpurę, bogata od złota, nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras. Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota, na którą młodych chłopcem nabrałem się raz. A przeto jestem gotów, kiedy chłodną nocą zapuka do mych okien zwiędły klonu liść. Nie zapytam o nic, dlaczego i po co?
lecz zrozumiem, że mówi: no czas, bracie, iść. Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie, bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cel. Żył z wojną, jak z kochanką, z kochankami w wojnie. Szczepto i miłość, nie będzie mi żal. Bo miłość jest jak karczma, nie w dostępnym Boże, do której dawno nie zachodził nikt. Gdzie wędrowiec wygodnie znajdzie czasem łoże, ale własne ze sobą musi przynieść wikt. A śmierci się nie boję, bo śmierć mi nie dziwna. Nie sławię za nią Bogu nigdy nudnych skarg. Więc kiedy śmieszną kosą stanie, przy mnie sztywna, w dwóch słowach zakończymy nasz ostatni targ. W tak skocznej kul muzyki, jak w tańcu pod ręką, włóczyłem się ze śmiercią całkiem za pan brat. Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczękę, jak pogromca tygrysom, którym wolę skradł. A potem mnie wysoko złożą na lawecie, za trumną stanie biedny sierota mój koń. I wy mnie, szwoleżerzy, do grobu zniesiecie, a piechota w paradzie sprezentuje broń. Do karnego raportu przed niebieskie sądy. Duch mój galopem z lewej duchem będzie rwał. Jak w stelu, przez eteru przeźroczyste prądy, biorąc w tempie przeszkody z planetarnych ciał. Ja wiem, że mi tam w niebie skarku banie zedrą. Trochę się na mój widok skrzywi święty duch, lecz się tam za mną wstawią Olbromski i Cedro, bom był jak prawy ułan Lampard, ale zuch. Może mnie wreszcie wsadzą w szyszcu na odwachu, by aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit. Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu, a skurzyć raz przez bokiem, to przecież wstyd. Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć, chciałbym starą wraz z mundurem wziąć na siebie skórę, po dawnemu wojować, kochać się i pić. Bolesław Wieniawa Długorzewski. Dziękujemy koledze Sztulcowi za interpretację wiersza i autorowi za chwilę wzruszeń patriotycznych. Kochani, przechodzimy teraz do ceremoniału złożenia kwiatów i wieńców. Wieńce mamy od pana prezydenta miasta Krakowa, od wojewody krakowskiego, kadru małopolskiego, to i krakowskiego. Z tym samym. No i kwiaty mamy od kadrówki i Instytutu Pamięci Narodowej. Baczność! Do złożenia wieńców wystąp.
całość, baczność. Do roty. Nie rzucim ziemi swą na żrut, nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas mylił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Spocznij. Baczność do raportu, patrz. Panie komendancie, mistrz Remolim, major strzelec Edward Jankowski melduje zakończenie uroczystości. Całość, baczność. Poczet sztandarowy pierwszej kompanii kadrowej odprowadzić. Spocznij. Baczność. Od oddziały. Baczność. Brawo. Patrz. Baczność. Brawo. Wrót. Spocznij. Tył na lewo. Marsz. Nie wiem.